Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 30. odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Już na wstępie was przeproszę za moje gardło, po raz kolejny wysiadło. Po raz kolejny jestem delikatnie przeziębiona, podejrzewam, że to skutek nieleczenia poprzednich infekcji tak jak należy. I teraz będę tego zbierała niestety żniwa. Ostatnio rozmawialiśmy z Orikiem, ale tak naprawdę tylko zaczęliśmy tę rozmowę, więc kontynuujmy ją. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W tej chwili nie mam dla ciebie żadnych informacji. Dobrze, zgładzę Hoszpaka. Miło mi to słyszeć. Namiot Hoszpaka stoi na niewielkim klifie. Na pewno już go widziałeś. To niedaleko ścieżki prowadzącej do kopalni. W cieniu Wielkiej Góry. Potrzebuję wyposażenia. Niewiele możemy ci zaoferować. Mam tylko to. Możemy sobie coś wziąć. Wezmę eliksir siły. Proszę, na pewno się przyda. Życzę ci szczęścia. Dobra, cudownie. Jakieś wieści? Orków jest coraz więcej. To zły znak. No, to prawda, ale my jeszcze do Parsivala byśmy chcieli zagadać. Czy stało się coś ważnego? Należysz do tych szumowin, które nazywają się łowcami smoków? Naprawdę, spodziewałem się po tobie troszkę więcej godności. Ty zaś przyłączasz się do takich ludzi. Gdyby to zależało ode mnie, wywaliłbym ich z zamku. Niech orkowie dobiorą im się do skóry. Ale oni, w przeciwieństwie do Lorda Hagena, są tutaj. Tak, mamy tylko ich. Inos poddaje nas straszliwej próbie. Coś jeszcze? Ach, zostaw mnie w spokoju. Widzę, że Parsival jest okropny. Dobra, a my, no nie wiem, co idziemy robić. Ciężko powiedzieć. Musimy tutaj ogarnąć sprawy w zamku. Na pewno jest sporo ludzi, z którymi możemy pogadać. Jakieś nowe zadania i tym podobne. To nie może być tak dalej. Może zaczniemy od tej części zamku, bo tutaj powinno być tego dużo, dużo mniej. Kto opowiada takie rzeczy? Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ale... Kiski grają mi marsza. Garond znowu kazał zmniejszyć racje żywnościowe. Jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia, chyba odgryzę Garondowi jego tłustą dupę. Dokładnie tak, jak mówisz. Może coś ci przyniosę? Oszalałeś? Na pewno nie tutaj. Jeśli ktoś zauważy, że mam jedzenie, zaraz otoczą mnie dziesiątki nowych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Znajdziesz mnie w świątyni Maga, kiedy nikogo już tam nie będzie. O tej porze w świątyni prawie nikogo nie ma. Zaczekam tam na ciebie. Tylko nie przynieś mi suchego chleba albo jakiegoś ochłapu, jasne? Dobra, czyli nie idziesz tam jeszcze, okej. Okay. Tu jest jeszcze Brutus. Hej, ty! Czemu nie pracujesz? Ale to odrażające! Zaglądałeś do mojej komnaty? Te paskudne chrząszcze są wszędzie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. Nienawidzę tych bestii. Przestań się kretyńsko uśmiechać. Nie może tak dalej być. No dobra, skoro tak bardzo się ich boisz. Przez chwilę myślałam, że mnie ktoś bije. Byłoby niezbyt interesująco. Dobra. Dwa chrząszczyki. Trzy. No i chyba po sprawie. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić do polerowania swoich imadeł. Czy co tam robiłeś? Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Na pewno. Dobrze więc. Przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności.
O, zaraz się rozpłaczę. O Boże, dobra. A ty uczysz siły, no nie? Twardzielu. Nie wątpię. Jak my w ogóle stoimy? Mamy 19 punktów nauki. Cały czas mi będzie tego jednego punktu gdzieś tam brakować, chyba że go potem wsadzę sobie w magię. I szczerze, to nie byłoby wcale aż tak głupie. Dobra. Tu jest zwykły knechcik. Boże, ja dzisiaj tragicznie brzmię. Ale wiedzcie, że rano było gorzej. Jezu, była tragedia. Dobra, na zamku już chyba nie mamy czego szukać. Jest rycerz. Rycerz. Tutaj jest dwóch panów, którzy mnie będą interesować, ale może za chwilę. Ode mnie tego nie dostał. Chciałabym najpierw z Kerolotem pogadać. Słyszałem coś innego. Dość prosta, no to nie zrobimy jej. Masz strasznie zmartwioną minę. Niech to diabli. Mówię ci, że musisz być czujny jak jastrząb. Wystarczy, że odwrócisz się na moment i wszystkie twoje rzeczy znikają. Przeklęte bydlaki. Ktoś cię okradł? Nie, podrzucili mi do kieszeni 20 sztuk złota. Oczywiście, że coś ukradli, idioto. Mówię ci, niech tylko dorwę te świnie. Ale o kim mowa? O was, obdartych łowcach smoków oczywiście, a o kim innym? Musisz uważać, mówię ci. Tak mi się właśnie wydawało. A więc co straciłeś? Moją sakiewkę. Ze wszystkimi oszczędnościami. A teraz jej nie ma. Znajdzie się gdzieś. Niech no tylko go dorwę. Nie rozumiem w ogóle, czemu się tak przejmie. Dobra, musimy to sprawdzić. Całkowicie się z tobą zgadzam. Jak widzicie, nie ma tutaj zbyt wiele ludzi, z którymi możemy pogadać, ale parę jest. Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cało. Naprawdę ma dzieci niełatwą kradzież? Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach, gdy nagle zasnął. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał i zniknął w ciemnościach. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc, w stronę orkowskiej palisady. Od tamtej pory go nie widziano. Chroń nas, Inosie. Dobrze wiem, do czego to zmierza. Ty uczysz kuszy, to mi to jest niepotrzebne. I tutaj jeszcze był gościu chyba od zaopatrzenia, no właśnie. Czy ty masz coś ciekawego w ogóle? Masz jakieś wieści? Jedyna godna uwagi informacja to fakt, że zmierzają tu łowcy smoków. Serio? Pokaż, co masz na sprzedaż. Że tak powiem, nie zauważyłam. Ma lepszy topór. 2000 sztuk złota. Tylko, że ja toporów nie lubię. Wolę miecze, także nie potrzebuję. Za to możemy coś sprzedać, na przykład orkową zgubę. Miecz dwuręczny, buławę i łańcuch. Te bronie orkowe na razie zostawię, bo może ktoś to skupuje. Chociaż kto wie, pewnie nie. Kiepski tasek, jakieś badziewia totalne. Mam kuszę, ale raczej jej nie założę. Dobra, te łuki możemy sprzedać. Dobra, na razie to zostawię tak, jak jest. Chodźmy tutaj do tych dwóch ziomków jeszcze. Tutaj w ogóle jest saszetka tego Kerolota, ale to może za moment. Przyjście tutaj było bardzo głupim pomysłem. Myślałem, że coś tu zdobędę, ale w okolicy nie ma nic prócz paru aroganckich paladynów oraz orków. No to prawda, są bardzo aroganccy. Skąd pochodzisz? Dołączyłem do paru ludzi z gór. Ruszyliśmy do doliny, aby zbić fortunę, polując na smoki. Ich przywódca zwał się Sylwio. Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie, jakbym był jego własnością. Nieprzyjemna sprawa. Zapomniałeś o smokach. Jak mógłbym zapomnieć? Powiem ci coś. Jestem kowalem, nie wojownikiem.
Wyrabiam broń. Walkę zostawiam innym. Wobec tego dlaczego nie stoisz za kowadłem? Paladyni nie wpuszczą mnie do kuźni. Nie mogę nic zrobić, chyba że chcę skończyć w lochu. To już jest w ogóle żart. Spróbuję ci pomóc. Jak tego dokonasz? Parsifal rozkazał nas pilnować. Nikt nie odważy się tego zlekceważyć. Zrobię, co w mojej mocy. Nie sądzę, żeby zechciał cię wysłuchać. Najwyżej zrobimy dla niego jakiegoś questa. Co w ogóle stało się w zamku? Nic, o czym bym słyszał. Oczywiście martwi mnie to, co stało się poza zamkiem. Dobra, czyli to wszystko. Mamy jeszcze Ferosa. Możemy z nim pogadać. Skąd pochodzisz? Przybywam z kontynentu. Tam właśnie schronił się mój lud. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Orkowie plądrują wioski, pozostawiając po sobie jedynie dymiące zgliszcza. Król całkowicie stracił kontrolę nad krajem. Gdzie jest teraz twój lud? Porzuciłem ich. Uważali, że mogą przywłaszczyć sobie wszystko. Nawet to, co im się nie należało. Ja nie podzielałem ich zdania. Co jeszcze wiesz na temat wojny? Orkowie oblegają stolicę. Nie wiem, czy padła, czy może wciąż opiera się ich atakom. Ostatnią informacją, którą słyszałem, było to, że król nie żyje. Ale nie wierzę w to. No myślę, że już się za niedługo przekonamy, co tam słychać na kontynencie. Taka moja... Takie moje, wiecie, mrugnięcie okiem. Co porabiasz w zamku? Usłyszałem o smokach i postanowiłem pomóc w ich pokonaniu. Niestety, gdy próbowałem przemknąć się obok obozowiska orków, zgubiłem miecz. Teraz tkwię tu bezczynnie. Bez broni nie mogę opuścić tego miejsca. Zaś miecze oferowane przez tutejszych płatnerzy to najgorszy złom, jaki widziałem. Co dostanę, jeśli uda mi się odzyskać twój miecz? Nie mogę ci nic zaoferować, bo na ten miecz wydałem ostatnie złoto, jakie miałem. Aha, i mam po prostu zadanie? Mam. Dobra, bo tutaj jest ta saszetka i teraz pytanie, jak to ogarnąć? Wy coś wiecie na ten temat? Wiedziałem. No nie do końca. Trochę mi się nie podoba ta akcja. Tu jest jeszcze Reto. Ej, ty. Reton konkretniej. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do walki, a co innego mogę robić? Było dokładnie tak, jak mówisz. Z kim chcesz walczyć? Pomyślałem sobie, że odwiedzę kilku paladynów i skopię im ich tłuste tyłki. Dureń. Ze smokami oczywiście, a ty myślałeś, że z kim? Słyszałem coś innego. Czy paladynów nie denerwuje twoja obecność? Niby dlaczego? Paladyni mają większe problemy. Większość z nich cieszy się, że jeszcze żyje. Morale chłopców szybko się pogarsza. Niedługo całkowicie się załamią. Popatrz tylko na te ich ostrza, z którymi wybierają się do bitwy. Każdy rozsądny wojak dawno by uciekł. Oddzieliłeś się od swojej grupy? Mojej grupy? Nie należę do żadnej grupy. Kolekcjonuję trofea. Jeśli wrócę do domu bez trofeum, cała wyprawa na nic. Jak widzisz, nie mam się kim wyręczyć. Prawie coś się zmieniło. Widziałeś już jakiegoś smoka? Nie, nim wyruszę na polowanie, muszę dobrze naostrzyć broń. To naprawdę nie mój problem. Nikogo się nie boisz? Co? Kogo? Sylwia? Twój szef naprawdę myśli, że przyjdzie tu i urządzi masakrę, he? Nie pracuję dla Sylwia, tylko dla siebie. O, w takim razie zapomnij, że coś mówiłem. Widziałeś tych żałosnych typków, którzy się za nim włóczą? Sylwio powinien się cieszyć, jeśli uda mu się ujść stąd z życiem. Tak dalej. Sylwio był tutaj? W zamku? Tak, był tutaj. Jednak tylko przez chwilę. Porozmawiał z kilkoma osobami i wyruszył dalej. Podejrzewam, że dlatego Parsifal nie lubił owców smoków. Gdzie jest teraz Sylwio?
Tutejsi paladyni wspominali coś o lodowym smoku na zachodzie. Mówi się, że jest największy i najgroźniejszy z tych wszystkich bestii. Powinieneś był widzieć błysk w oczach Sylwia, kiedy się o tym dowiedział. Można więc chyba odgadnąć, dokąd polazł. Przecież on wiedział. Chyba go nie lubisz, co? Co masz na myśli, mówiąc nie lubisz? Nie jest to znajomość, z której byłbym jakoś szczególnie dumny. Sylwio nie ma przyjaciół. Jedynie popleczników pełznących za nim krok w krok. To nie dla mnie. Ja pracuję sam. No dobra, czyli chyba wiemy wszystko. Czy mógłbyś mi pomóc ulepszyć broń? Ulepszyć? Lepiej kup sobie coś nowego i czym prędzej pozbądź się tego swojego rupiecia. Może miałbym coś dla ciebie. Zainteresowany? O, tego się nie spodziewałam. Co możesz mi sprzedać? Wydaje mi się, że mam to, czego szukasz. Barbarzyński topór. To już nic nie dziwi. Jest kordelas jako broń dwuręczna. Tak jak mówię, ja nie chcę toporów na pewno. Chociaż topór berserkera jest toporem i to jest najlepsza broń. Ale wiecie, póki mogę nie używać toporów, to bym wolała na przykład ten kordelas. Było dokładnie tak jak. Na razie się jeszcze wstrzymam. Zrobiłbym to inaczej. Ciekawi mnie, czy założę tą najlepszą broń, ale wątpię. Dobra, bo jest sprawa tej całej sakwy. Zrobiła się w ogóle noc. Ja chyba pójdę się przekimać do północy, bo może ten gościu będzie tutaj stacjonował, to się mu oddać to żarełko. Potem byśmy się przespali do rana i byśmy poszli ogarnąć sprawę tej kuźni. Co jest, tu nie ma łóżek nigdzie? W tym miejscu, bez sensu. Byłam pewna, że tu jest łóżko. Może było, ale na pewno nie teraz. Dziwię się, że nie mogę zapytać w ogóle o kwestię tej saszetki. Tu jest surowa stal, ale nie potrzebuję tego. Do północy się kimniemy. I czy ty tutaj stoisz? Powinieneś. Jest. Jesteś? A więc o co chodzi? Przyniosłeś mi coś do jedzenia? Mógłbym ci dać tę szynkę. Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? Mógłbym ci dać tę szynkę. Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? A co powiesz na kawał soczystego sera? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? Kawałek mięsa? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? Może mu jeszcze damy coś? A co powiesz na kawał... Tak, jest. Mógłbym ci... Tak, jest. No jedz, gościu. Kawałek mięsa? Tak, jest. Chyba musi się napełnić. Kawałek mięsa? Tak, jest. Nie wiem, ile on tego zje. Kawałek mięsa? Udało się. Dość, dość! To wystarczy na jakiś czas. Proszę, weź moje złoto. I tak mi się tutaj do niczego nie przyda. Lepiej już pójdę, zanim ktoś nas zobaczy. Dobra, udało się zadanko wykonać. Kerolot, nie wiem gdzie jest, pewnie gdzieś tutaj przy ognisku, tak jest. No mam jego saszetkę i co ja mam teraz zrobić, żeby nie było jakiegoś przypału? Chyba znalazłem twoją sakiewkę. Co? Gdzie? Co za bydlak to zrobił? Leżała tam, obok kuźni. Gdzie? Koło kuźni? Musiała tam wypaść z kieszeni łowcy smoków. Nie mów, że było inaczej. No skąd mam wiedzieć? Skąd mam wiedzieć? Żarty sobie ze mnie stroisz? To byłeś ty, przyznaj się. Pocałuj mnie w dupę. Oduczę cię okradać przyzwoitych ludzi. Oho. Odłóż broń! Przestać natychmiast! Naprawdę? Nie mogę się pobić z Kerolotem? Nie przestawaj! Cholera, to bolało! Naprawdę?
będzie. Co tu się dzieje w ogóle? Paruj, paruj! Czemu on się bije z wszystkimi ludźmi? O Boziu. Nie przestawaj! No więcej was. Uważaj! Dobra. Przestać natychmiast! Zrobimy może wczytkę jednak, bo coś dziwnego się tutaj podziało. O Boże, przecież nie będę mówić, że to jakiś łowca smoków, bo tego nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Żarty sobie. Może niech się pobiją? No nie wiem. Pocałuj mnie w dupę. Oduczę cię okradać przyzwoitych ludzi. Nie jesteś wcale... Przestać natychmiast! O rany! Nie rozumiem tego, że ten knecht mnie atakuje. Wykończ go! Wykończ go! Niech to będzie. Nie przestawaj! Dobra, może teraz będzie lepiej. Niech to będzie dla niego nauczka. Dobra, bo ten knecht się rzucił, cholera wie właśnie dlaczego, i reszta potem za nim. Miecz dwuręczny paladyna. A to ja nie chcę tego miecza. Wczytamy się. W sumie tego knechta mogłabym okraść. Karolotowi to może to jednak wszystko zostawimy. No nie powiem, sam się o to prosił. Chwila. Spokojnie. Odzyskałeś przecież swoją sakiewkę, prawda? Nie prowokuj mnie, chłopcze. Zmiadaj stąd. Chwila. Chcę moje znaleźne za sakiewkę. Możesz dostać w szczękę. Odłóż broń! Mhm. O, rany. To było dobre. Przestań! Kurna, no. Nienawidzę cię. Naprawdę? Muszę ekspić na głupich paladynach tutaj? Nie wiem, co tu się dzieje po prostu. Odłóż broń! Ja się tu leję. Przestaniecie z tym? Co tu się dzieje w ogóle? Boże, no więcej tego, naprawdę. Ja już nie wiem. Trzech właśnie pobiłam. Miecz paladyna. Dzięki. Ale słaby, Jezu, co to jest w ogóle? O, moja głowa. Chwila. Aha, czyli nie dostanę znaleźnego. O, mój łeb. No to nie, dobra, co ja się będę. Idziemy do Parsivala, bo już widzę, że naprawdę coś się tutaj dziwnego stało. Marnujemy czas na głupoty. Jest ciemno. I nie wiem co jeszcze, chociaż chyba Parsival to pewnie teraz już śpi. Wątpię, że ich tu znajdę. Nie toleruję bijatyk między moimi ludźmi. Dokładnie tak, jak mówisz. Dlatego zapłacisz odpowiednią grzywnę. Ile? 150 sztuk złota. Tak, bo 3 osoby pobiłam. Było dokładnie tak. Masz. Chcę za... Dobrze. Już się wypchaj. Nie mówię przecież niczego nowego. Jest pewien problem z kowalem. Jakim kowalem? Kowal zbiegł. Uciekł do lasu. Czyżby wrócił? W takim razie powiedz mu. Nie, nie. Ten kowal ma na imię Jan. To łowca smoków, jak ja. A przy tym dobry kowal. To dobra wiadomość. Poprzedni kowal dał nogę. Tchórz. Jan chętnie zajmie się pracą w kuźni. Rozumiem. Myślisz, że można mu zaufać? Tak. Ręczysz za niego? Jeśli zacznie sprawiać kłopoty,
to ty poniesiesz konsekwencje, jasne? Ręczę za niego. Dobrze. Może od razu zacząć pracę w kuźni. Liczę, że zaopatrzy moich ludzi w solidny oręż. No i super. Czyli nawet nie musimy z Parsivalem gadać na ten temat, tylko z Garondem wystarczyło. To nawet lepiej. Ale ta rzecz z tym Kerolotem, to ja nie wiem, czy zawsze tak było? Nie chciałam, żeby pobił jakiegoś łowcę smoków, bo to też bez sensu. Idź po swój młot. Jest dla ciebie robota. Udało ci się? Jak to zrobiłeś? Musiałem za ciebie poręczyć, więc lepiej mnie nie zawieść. Nie martw się. Na pewno cię nie zawiodę. Ojej, jaki szczęśliwy. Faktycznie chyba pobiegł po młotek aż z wrażenia. A, nie, aktualnie to pobiegł spać. Super. Dobra, ja też idę już stąd. Zróbmy jakiegoś sejwika, bo by się przydał. Nie pamiętam, czy z Kerolotem to zawsze taka dziwna akcja jest, czy nie. Kto tu broń wyciąga? Halo? Jest Reton, cześć Janek. Mogę kupić od ciebie jakąś zbroję? Gdybym jakąś miał, chętnie bym ci ją sprzedał. Niestety nie mam żadnej zbroi. A to dziwne. Może w takim razie zrobisz mi zbroję. Cóż, jeśli chcesz czegoś lepszego, musisz mi dostarczyć odpowiednie materiały. Czego potrzebujesz? Chcesz walczyć ze smokami, prawda? Przynieś mi kilka smoczych łusek. Mógłbym z nich coś dla ciebie zmajstrować. 20 powinno wystarczyć. Dobra, super. Co w ogóle? Nic o czym... To już gadaliśmy. Sprzedajesz jakąś broń? Robiłbym to, gdybym mógł. Ale najpierw muszę dostarczyć broń paladynom w zamku. Ale mogę ci pokazać, jak samemu wykuć broń. Na razie tego nie potrzebuję, więc podziękuję. Ale tutaj jedna osoba ten Cordelas sprzedawała. Tylko że wymaga ode mnie też 70 siły, to nie jest jakiś duży przeskok. Ale w sumie i tak bym w siłę sobie dała już teraz trochę. To nie będzie głupi pomysł. Także może byśmy poszli do Brutusa. Mam tylko nadzieję, że on uczy do takich ilości siły, jakie ja mam, a nie, że się okaże, że nie. Jak coś, to trzeba będzie wrócić do Górniczej Doliny po siłę do Torlofa. Hej, ty! Weź mnie, naucz siły plus 10. Chcę być... Dobra, nauczył mnie na szczęście. To moglibyśmy kupić tę broń, ona jest lepsza. Od tego miecza, co mam. No to nie głupie. Piątkę punktów potrzebuję akurat na naukę bodajże łusek wdobycia, więc musimy do Gestata się dostać. Mam jeszcze trochę tego syfu, także uda mi się to sprzedać. Czy ty masz ten Cordelas, czy... Jak zwykle ci zginął, czy to nie ty to miałeś? To chyba Reton miał ten Cordelas. Masz Cordelas. To dawaj mi tę broń. To było oczywiste od dawna. Uch, ładna brońka, dobra. To zrobimy teraz tak. Nie wiem, jak my stoimy z czasem, ale jak widzicie, dzisiaj takie rzeczy dosyć organizacyjne. Miecz Ferosa to w ogóle... Zapomniałam, gdzie to jest. Zguba w ciemności to jest przy Palisadzie. Łowcy smoków. No spoko. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś... Tu jest Kerolot w ogóle. Mi się wydaje, że coś się tutaj popagowało i to nieźle. Odnośnie tego Sengrata, to będzie jeszcze w innym miejscu tak samo. Tu jak widać jest sporo tego cholerstwa. Ja powinnam mieć jakiś zwój przemiany i to jest rzecz, która mi się na pewno przyda. Duża kula ognia, to nie. Przemiana w topielca mogłaby się zdać.
pod szóstką. Znowu jedna z tych głupich bestii. Tylko musimy stąd wypieprzać. Szkoda, że ten topielec tak wolno chodzi, ale powinniśmy sobie dać radę, bo wiecie, ja nie chcę z tymi elitami walczyć, bo to by było troszeczkę takie, no, niezbyt przyjemne dla mnie. Tam jest ten namiot Hoszpaka. Ja tylko mogę jeszcze wolniej iść. Boże, kochany, dobra. To co, pogadam sobie może trochę. Mam wrażenie, że trochę szybciej zaczęłam człapać. Także to chyba dobrze. No, sporo orków wojowników. Przy okazji możemy zbadać tutaj okolice. No jakoś to będzie, mam nadzieję. Przypomniało mi się, że jest taka fajna modyfikacja do Gothica 2, gdzie właśnie dzieje się chyba w tym momencie gry, albo gdzieś w okolicy, że gramy sobie orkiem, który właśnie tutaj mieszka po drugiej stronie tego mostu. I są tam, wiecie, różne zadania i tak dalej właśnie. Myślę, że kiedyś sobie ogramy tą modyfikację. Dobra. Tu są te jaszczurki. Które mogłabym zresztą załatwić, wydaje mi się. Dobra, tu się chyba już mogę odczarować. Wiecie, mogłam też na miksturze prędkości tu przybiec, ale w sumie wolę w ten sposób. Potrafisz oprawiać smoki? Jasne. No właśnie. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Co chcesz wiedzieć? No, chcę smocze łuski. Przede wszystkim. Smocze łuski są naprawdę trudne do wyrwania, ale te na plecach są stosunkowo płytko osadzone. W sumie smocza krew też by się przydała. Tylko, że ja już nie mam tyle punktów. A tutaj tyle nie nabije. Znaczy się w całej Górniczej Dolinie na pewno nabije tyle, ale nie spieszy mi się jeszcze do tego, żeby to robić. Zguba w ciemności, Hoszpak, łowcy smoków, polowanie na smoki. Złoto. Wiecie, co mnie kusi? Żeby to złoto oddać. Tylko tak, ja bym potrzebowała do przełęczy w Górniczej Dolinie. I byśmy sobie wzięli miksturę prędkości. I tu jeszcze byśmy szybko zrobili do miasta portowego potem. Dalibyśmy sobie manę. Dobra, to najpierw tak. Płotka prędkości. Wiecie, żebyśmy to oddali od razu. Przy okazji w mieście portowym możemy sprawdzić, czy są jakieś nowe zadania. Bo to też może być całkiem fajna rzecz. W sumie to ja chyba stąd się będę mogła teleportować nawet. Jak najbardziej. Trochę może nas zacinać, ale właśnie, jedną rzecz chciałabym sprawdzić. Możemy mu tą książkę ukraść właśnie. Jakiś drań ukradł moją księgę rachunkową. Nie miałeś z tym chyba nic wspólnego, prawda? Ja? Nie. Tak, tak, oczywiście. A teraz wynoś się stąd. Cudownie. O, dostałam za to expa, także może niech będzie. Tą książkę w ogóle moglibyśmy przejrzeć. Torben, Koragon i Hanna. 250, 150, 200. Do Hanny chyba opłaca się z tym iść ogólnie. Ale ja przyszłam przede wszystkim do Diega. Witaj, mój przyjacielu. Znalazłem twoje złoto. Świetnie! Pokaż! Będę się lepiej trzymać. Świetnie!
Herbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z Górnego Miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. No dobra, masz to jak w banku. Możemy jedynie przejechać. Gerbrand jest bodajże gdzieś tutaj chyba. Witaj. Więc czemu nie chcą mnie słuchać? Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Okej, okay, no dobra. A Diego rozumiem jeszcze... Dobra, idzie tutaj. Cześć. Chwila. Możemy pogadać? Dostarczyłem twój list. Boże, ile ekstra. Świetnie! Jak zareagował Gerda? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. Nie zasłużył sobie. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. A więc dom jest twój? Tak, od piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych więziennych warunkach, zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. Pojawić się. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa i dobre wino. Nieźle to sobie zaplanowałeś, co? Nie wiem, czy on się tak denerwuje. Żebyś wiedział! Naprawdę w to wierzysz? Jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? To tylko. Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Można to było zrobić. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Nigdy mnie o to nie pytałeś. Co się stało z Gerbrandem? Zbyt długo cieszył się życiem w luksusie. Mieszkał sobie tutaj, opływając w dostatki, podczas gdy ja zażerałem się gulaszem z chrząszczy. Nie wiem, dokąd uciekł, ale jego noga nigdy więcej nie postanie w Koris. Już ja się o to postaram. Jeśli koniecznie chcesz go znaleźć, popytaj w okolicach przystani. Ała. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego cię nauczyłem. Można to było zrobić. Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. Dobra. Coś się w końcu zmieni. No to... Chwila. A jak tam twój interes? Jak ci się żyje na wolności? Kiepsko. Nikt mi nie powiedział, że pod moją nieobecność Korinis zeszło na psy. No nie wiem. Dla mnie to miasto zawsze takie było. To powinieneś je zobaczyć parę lat temu. Spodobałoby ci się. Dobra, czyli wiemy już chyba wszystko. Już nie mam miksturki niestety. Przemiana w topielca może nie. Do przełęczy, do zamku. Wiecie co? Jeszcze się przebiegniemy do tego, Abuina. Po nową wróżbę, bo za to dostaniemy darmowy exp. I w ogóle tak w międzyczasie teraz jak rozmawialiśmy z Diego, to sobie sprawdziłam kwestię tej smoczej krwi. No i po pierwsze wypada się nauczyć kowalstwa, a po drugie wypada się nauczyć właśnie wydobycia tej smoczej krwi. Przyda nam się to. Także myślę, że w to zainwestujemy kolejne punkty. Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Ile? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 500 monet. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Miej
miejsce wiedzy. Obcy kraj. Ciemne miejsce daleko stąd. Dzielni towarzysze. Ach, sam dokonasz wyboru. Ach, świątynia. Stoi samotnie w królestwie Adanosa. Ukryta we mgle. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Dobra, czyli to mi chyba wystarczy. Sprawdzimy sobie jeszcze z ciekawości tutaj na ryneczku, czy mogę coś ciekawego kupić. Byłoby fajnie. Ciekawi mnie, czy Kantar coś ma. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. No nie wierzę, w to miał ostrze burzy. 65 siły wymaga. Dobra, wiecie co? Kupię to. Muszę iść. Walić to, że właśnie marnuję pieniądze. Ta broń jest lepsza. Także ten Cordelas od razu możemy sprzedać. No niestety. Powiem wam, że się spodziewałam tego, że znajdę tutaj lepszą broń. Dobra, i tak w tą zręczność nie idę, więc to mogę sprzedać, te rzeczy. Tu mam jakieś sreberka i tym podobne sprawy. Skóry to do Bospera, pazury możemy oddać, monety to gdzie indziej. No już jesteśmy lepiej trochę. Te płytki już mi się w sumie nie przydadzą z tego, co kojarzę. Mam 3 rogi do oddania. Żuwaczkę sobie zostawię jedną. Wiecie co, te blanty sprzedam, bo naprawdę mi nie są kompletnie potrzebne. Księga długów. Tu mamy książkę z taktykami walki do wykorzystania. Boska moc gwiazd to też sprzedamy, bo nikt tego ode mnie nie chce wziąć niestety. Pierścionki, maksymalne punkty trafień, maksymalna mana to sobie może zostawię. Ochronę przed ogniem jeden zostawię, przed strzałami nie potrzebuję. Zbroja z płytek też mi się nie przyda. Także sprzedam. Tu mamy jeszcze ten święty płomień chyba. Tylko 15 to niedużo, więc... Na razie może zostać. No i co? I skoczymy może jeszcze do Bospera. Muszę iść. No i co? Jak widzicie, trochę jest kiepsko. Mikstury będzie łatwa. Czekaj tylko, ty o, nie. Złodzieju. Dobra. Najwyżej zapłacimy jakąś grzywienkę. O Boże. Myślałam, że jak jest łatwa, to nie będzie problemu. O, chodź, chodź. Ała. Dobra, bo... Boska moc gwiazd, nie wierzę. Gdzie masz broń? Kiepski miecz dwuręczny. Najwyżej zapłacimy grzywnę. Stary list, a co to jest? Ach, to jest to, dobra. Okej, moi drodzy, bo... Moja głowa. Ja sobie pofolgowałam trochę. Chwila. Zejdź mi z... Lord André dowie się. A to niech się Chwila. Dowie. Zejdź mi z... Lord... Najwyżej się... A mam zwój zapomnienia? Nie mam chyba, ale to najwyżej się kupi i ogarnie. Dobra, moi drodzy. Jak widzicie, taki trochę przypał na koniec, ale no niech już tak będzie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał mimo moich faili i niezbyt dobrego głosu do nagrywania, no ale trudno. Cóż, jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować już dla was ten film i myślę, że w kolejnym przede wszystkim będę chciała dobić nowy poziom.
Ja się jeszcze wybiorę też w kolejnym odcinku do naszego kolegi kochanego, który się zwie Buster, i oddamy mu to, co trzeba, czyli za te rogi troszeczkę pieniążków. Możemy w sumie też wejść do miasta i oddać Bosporowi skóry. Także jak się teraz z wami żegnam, to jeszcze to zrobię. Stój! Już ty wiesz, nie potrzebuję... A dlaczego mi... Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Masz tu 100 sztuk złota. I od razu idź do André. Mówię poważnie. I na... Ale głupota. Moje ciężko zarobione pieniądze właśnie idą w cholerę, ale musimy jeszcze zapłacić grzywnę. Ja już się z wami oczywiście pożegnałam, ale jeszcze zróbmy to, żeby to było takie, wiecie, dopełniające. Kurczę, nie spodziewałam się, że łatwa kradzież będzie taka trudna, w sensie... Nie wiem. Łatwa jest trudniejsza od dość prostej, na to wychodzi. Dobrze, że przyszedły. Nie mam zamiaru, żeby odpokuto... Ile? 50... Masz. Chcę za... Dobrze. A w ogóle ja mogę chyba gildię już wydać, nie? Że jest na dole. Co do gildii złodziei, tak? Tak, mogę. Pracuję, dobrze. I szczerze moglibyśmy to zrobić, bo ja się nie będę już nic uczyć. Nawet u nich. Chciałam tylko sprawdzić, czy Zuris ma jakieś mikstury stałe, bo jak ma, to by mi się przydała taka siła miksturka. I widzicie, co się stało. I widzicie, że nie kończę odcinka, mimo że miałam taki plan. Ej, ty! O, już się nie gniewasz. Tak, pokaż. To bardzo typowe. Aha, teraz nagle nie masz towarów żadnych. Przecież ogromne. Chyba zbugowałam grę. Tak, to bardzo typowe. Ale głupota. Totalna, naprawdę. Dobra, oddajemy Bosporowi skóry. I kończymy. Pogłoski są nieprawdziwe o smokach? No dobra. W ogóle tutaj jest też Harad i on chyba... Hej, ty! On mnie może kowalstwa uczyć? No dziecinną to mogę zrobić, nie? Bez przesady. Pracujesz jeszcze dla paladynów? Wykonałem zlecenie dla Lorda Hagena. Teraz robię dla niego miecze z magicznych... Mam też czas. Dobra. Jeśli szukasz... Powiedz mi coś więcej o... Tworzenie magicznego ostrza to... Dobra, no to chyba wiemy. Ostrze. Miecz paladyna zostaje po... Chcę kupić miecz. Magiczne miecze. Aha, dobra. Czyli nic od ciebie nie kupię. Czyli tak jak myślałam. Torben, masz jakieś wytrychy, bo by mi się przydały. Masz piątkę, to sobie zabiorę. Ta księga długów. Nie wiem, komu najlepiej oddać. Jeszcze pomyślimy. Dobra, bo ja chciałabym te skóry. Już tak skończymy na 1000%. Masz skóry, już się tak nie piekl. Nie. Skóra trolla nawet miałam, dobra. Nadrobiliśmy trochę fundusze, moi drodzy. Już tak ostatecznie kończymy. Dzięki wam serdeczne. Do kolejnych odcinków. Cześć.